Hejo, hejo, paśniki dla dzikich zwierząt, danieli, jeleni, saren, jak i dla dzików. Czasem rozrzucane są tutaj na przykład te kukurydza czy warzywa, marchew dla dzików. Siano powinno być tutaj w tym paśniku dla saren. Zawsze jak oglądam setki różnych paśników, to przeważnie są puste. Robione są w takich celach właśnie, że ze względu na zimę, żeby zwierzętom dostarczyć bez problemu jakieś jedzonko, żeby mogli się strawić, gdzie na przykład nie jest zanieczyszczone przez naturę lub przez odchody. Tutaj jak jest włożone siano czy tam słoma, to jest czysta i tak dalej. Zabezpieczony jest jakimś tam gontem czy czymś, dachówką przed opadami. Tu obok widzimy taką starą lizawkę dla saren danieli. Kładzie się tutaj sól, specjalnie wycina się rowy podłużne i wzdłużne, gdzie pod względem wilgoci sól się rozpuszcza tutaj i spływa, i w ten sposób zwierzę może sobie je lizać w okresie zimowym, no i dzięki temu ma różne mikroelementy dostarczane są zwierzakowi. Tutaj to była stara lizawka. O, a co to jest? A tu jest nowa lizawka. No widzimy, jak porobione są otwory poziome i pionowe. Na górze jest sól w kostce. O, pod względem wilgoci, deszczu i tak dalej, ta sól się rozpuszcza, no i tutaj ona gdzieś jest między rowkami i sobie zlizuje tutaj zwierzę i dzięki temu ma jakieś tam witaminki. To byłoby na tyle. Zachód słońca, o, tam już jest zimno i cimno, minus 3 stopnie. Nie, no cimno to jeszcze nie. No i wszystko jest opanowane przeze mnie. Kurwa, mnie to tak wkurwia, że zawsze jak są paśniki, to zawsze są puste. To jest po to robione, żeby zwierzę w okresie zimowym mogło się czymś posilić, a zawsze są puste. Rzadko kiedy widuję, żeby były napełnione. Jak są napełnione, to dajcie znać, bo nasz krew zalewa mnie. O, a tutaj sosna. O, widzimy. Sosnę poznajemy po tym, że z jednego czegoś tam, z jednej łodyczki wychodzą dwie igły, nie? To jest sosna zwyczajna, a sosna czarna to jest taka, że też z jednego punktu wychodzą dwie igły, ale dużo, dużo dłuższe. Zwykła sosna zwyczajna, no to ma długość igieł tak do 6-7 cm, a te sosny czarne to mają igły do nawet 10-15 cm, nie? No, tu była sosna. Tam gdzieś był świerk. Mijałem świerk. Dęby. Taki jakby bór, nie? Bór, czyli taki typowo las iglasty. No. To byłoby na tyle. No to hejko, hejko i heja, heja. Hejo, hejo.